poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Dla innych może nieuchwytna. Ja ją dorwę. Tempo, tempo! Nie ma innej opcji, nie? Póki nie dorwę, to gry nie skąd. Kłodka, dawaj, dawaj. Kobe, żadnych potworów po drodze? Coś podejrzane trochę. Ruiny. Można ją rozejrzeć. Może skarby będą? Hop. W sumie niedaleko nawet stąd jest. O, już jest jakiś znak zapytania. Taki zerter czy coś? Nie, może lepiej tutaj nie przychód. Skocz. A, rany. Jego chodzeniem tutaj to czasami... O. Jechał na dół i nie mogę się obrócić w żadną stronę, bo mi przeciwnika zaznaczyło. Oczywiście, tak. No. Aj. Geralt. Jakiegoś parkouru byś się nauczył, czy coś, nie? Igni może? Dość tego. Dobra, dostał. Uuu, piąteczka. Czy strzela ktoś? Jeszcze. Ładnie, ładnie. Odpal, nie? Palił. Dorwać, bo będzie mi tu pokazał. Nie! Chodź do wujka! Tam jest ty mi wuj. I pum. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Geralt. Normalnie popisowo, tylko po co ci pałka jakbyś ty padł? Znajdź jakiś lepszy skarb, to? Pierożek, no pierożek może się przydać. Popierniczyć. No bierz to. A inny pierożek. A trafiłem, obiad robi. Nie. Miecz, nie wiem, plus 2, plus 3 by się trochę przydał, nie? Coś takiego. To notatka dezertera. Za co ja mam, kurwa, umierać? Za tę Merię? Ojciec i trzech braci już umarło i co? I gówno. Nikim nawet pogrzebu nie wyprawił. Ojciec powiadał, że mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. To ja się teraz pouczę na jego. I zamiast zginąć za tę Merię, będę ratował tych, co zabijali temeryjskich synów. Obóz już mamy. W samym środku lasu. Niedaleko starego młyna. Teraz tylko czekać, jak ruszymy na pierwszą rejzę. Aha. Ruszyli? Kopyta normalnie? Ty nie rozpalaj tu takich rzeczy, tylko zbieraj śmieci. My śmieci. O, mniejszy glif igni. Tu. Protokół przesłania Wiedźmina i schemat stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmi. To pewnie z tego, co go tam uciapali, czy jakoś tak, tak? Co tam o coś oskarżyli, a ja podejrzany Kolgrim Wiedźmin ze strzału cechu żmi. A, tak, Kolgrim jest oskarżony o porwanie Witka, syna Pawła, bartnika ze wsi Biały Sad. Tak, tak, tak. Przesłanie z wykorzystaniem tortu zostanie przeprowadzony zaraz po dotarciu wykwalifikowanego kata. Dopisek. Winnym zaginięcia chłopca okazały się utopce. Należy zaznaczyć, że na owe potwory polował zaaresztowany Wiedźmin. Niestety, zanim dotarło do uszu śledczych, Kolgrim był już martwy.
Wiedźmin zamiast procesu wybrał próbę walki, a Baronet Verrieres przystał na nią i rozkazał Wiedźminowi oczyścić z upiorów rodową kryptę. Tolgrim nie podołał zadaniu i nigdy nie wyszedł z podziemi. Przypuszcza się z dużym prawdopodobieństwem, że został zabity przez złe siły, duchy, a może upiory, które to miejsce obrały sobie za siedzibę. Oda. Chyba nic nie wiem, co? Dalej. Tą stronę, tak. O, jakieś trupy na drodze. Co to? Nie zdążyłem, zanim kogoś polowali. Łopaty nie mogę? Halo, no co za mi by się może przydała, no. Tam jeszcze pokazuje? Co mi to pokazuje? Co jest grane? Czego? Tam ten, a, że roślinki są na górze. Dobra, tu mam. Dobra, tu jest. Pomordowali ludzi, oj. Co tu siedzi po prostu? To jest grane, dziewczynka. Nie tykaj mnie. Zamiar cię tykać, po co miałbym cię tykać? Pełnioletnią nie wyglądasz. Piory łażą, tu coś jeszcze dzieje. Zwiedźmy od razu całą okolicę na wszelki wypadek. Ej, dobra, już, przestań wyjść, nie przystoi. Nie wij tyle, bo wyjcem zostanie. O, fajny psia. Przestań piszczeć, Huza, poszukamy pana później, jak już będzie bezpiecznie. No i za. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Byłeś na pobojowisku? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Okej. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Okidoki. I faktycznie ma obcięte palce. Właśnie chciałem zobaczyć, czy... No, tak to jest, nie? Ale jest, nie ma palców, nie ma palców. Zadbali o to, nie pominęli tego. Fajnie. Coś jeszcze tu macie? Tam były te góle, czy tuś tam chodziło na dole, nie? Utopce, przepraszam. Chyba. Utopce. I tu jest jakieś ładne zejście, żebym się wtedy nie zabił skacząc z góry. O, tu następne. Ała! No dobra, pójdzie szybciej. Au. Kurde, czwarty poziom. Tak sobie bym powiedział. Ruszaj się trochę. Dawaj. Płoń. Dobra. Wow, to już nie dobra. To mnie diabłą. Zatańczmy. Jedz sobie coś. Kurde, skubańce szybkie. Trzeba bardziej dołożyć do tego. Zaraz mi postać padnie.
Roślinna potwora. To za paczka. Ruda żelaza. Wezmę pewnie do wykuwania, jest była potrzebna, nie? Była, jest! Wody do picia. Co? Stare grupy. Tam paru jest. Nie wiem, czy nie za dużo, kurde, dla mnie. Czy się tam na pewno pchać? Mocno postarać chyba, co? Ewentualnie. O, ale jest skrzynka jakaś, kurde, no. Chodź, bliżej któryś. Ogniem przysmażyć i zwiać. Dobra, palcie, pal, ja się wycofam. Ten niby tylko trzeci, no ale... Po co ryzykować, nie? Skubany dwa razy pod rząd. A, mocno gryzą, kurde. Gryzą, dziabią, nie wiem. A, niepotrzebnie. Ale jednego mniej. I ciki też taś, kurde, jak się na autopcy woła. Czekaj, pierożki sobie włożyć, szybki wybór. Nieźle. Żebym się nie zresetowały, kurde. A nie mam jeszcze magii. Ajajaj. No kurde, jeszcze nie mogę czar rzucić. Bez przesady. Halo. A, myślałem, że już się dopali. Pięknie. No chodź, miś kolorowy. Nie chowajcie się. Kurde, nie wiem czemu mi się wydawało, że ten ogień kiedyś jakieś większe obrażenia zadawał, ale chyba mi się tylko właśnie wydawało. No jeszcze jeden gdzieś powinien być teoretycznie. W sumie mogłem spróbować beczkami ich tutaj wysadzić, z tego co widzę, nie pomyślałem. No dobra, ubite? Ubite. Ten ostatni też padł? Czy on się gdzieś schował pod wodę? Dobra. Buty myśliwskie, mistrzowski, sproszkowana perła, pomniejszy kamień rodziny Trygła, schemat miecz Dorian, tronica z manuskryptu Gwiazda Tańcząca, oko, brzeszczot Vicovaro, żywica, cydaryjska przeszywanica i puszczyk. Super fajnie, bardzo cieszę. Tylko teraz tak, chleb trzeba sobie dogryźć może, chociaż czekajcie, no. Ja mogę sobie przemedytować godzinkę jakoś? Tyk. No i wyleczyłem się bez żartu. Dobra. Tak, spokojnie. Tu jest dla mnie do zrobienia poziom? Teoretycznie. Łatwiejsze jest. Ale tu jestem. Dobra. Potek. Kici. Chodź. Nie mam truposze. A czekajcie. Proszę, nic przy sobie nie mają przypadkiem. Nie to, żebym chciał ich okraść czy coś w tym stylu. Trupów to tak wiecie. Nie ładnie grabić, nie? Aha, zabrania się grzebania zwłok wiszących. Tak. No dobra. No, nic przy sobie nie mieli? Żeby przypilnować? No nie. Naprzód. O. Jakieś gniazdo potworów. Pamiętam, że coś takiego było. O, właśnie. Tylko czy ja mam petardę, żeby je zniszczyć? W ogóle warto iść. To chyba coś takiego było potrzebne, nie? Jakoś tak kojarzę.
Nie ma, czy musiałbym chyba najpierw właśnie wytworzyć petardę, bo inaczej i tak tego nie zniszczę. Dobra, ale mogę tak. Włożyć sobie buciory, troszeczkę lepsze. Jakby nie patrzeć, troszeczkę lepszy mieczek. Może niedużo, ale zawsze coś, nie? 2% mocy znaku Ignit. To lepiej sprzedać to wkład. A wytwarzanie. Alchemia i petard. Saletra i siarka. O, tu coś. Saletry bym jeszcze potrzebował ewentualnie. No, ale po razie nie ma co z nimi walczyć, bo i tak tego nie rozwalę. Będę wracał kiedyś. Chcę dorwać saletę. Kurde, trochę się pęka, bo ja nie wiem, czy to jest na mój poziom, ale dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało. Od czego save są, nie? Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Tak, żebyś mi nie zginął, co? Pamiętam, to chyba sporo sprzętu dało się wyciągnąć. O właśnie, receptura już jakaś. Albedo, proste narzędzie kowalskie. Super. Ile trupów? A wojna dopiero się zaczęła. Przedmioty nie są jakoś może strasznie dużo warte czy coś w tym stylu, ale na początku każdy na wagę złota, nie? Trochę doświadczenia gdzieś powinno wpaść, jak nie zginę. Ale naszpikowali, o kurde. Ała. On się świeci. Co mogę z konia wyjąć? Jedzenie? Warto się nawet da coś zrobić. No jak? Surowe mięso. Tak. Jak się bronił przed braniem. Czemu to wszystko tępe? Tępe, zardzewiałe. Dobra, trzeba przestać zbierać śmieci, bo wrócę. Niosę jakiś płatek śniegu. Serio, nic więcej nie znajdę. Ej. O, jutro pojadę. Kurde, one się regenerują. Ej, poszło. No, znalazłeś? Kurde, no, daj się coś ciekawszego. Tak to się nigdy nie dorobię, no. Dalej będę biednym wieśmiakiem, no. To chyba zadanie po prostu zrobić, bo wiesz,
Bida z nędzą będzie. Ewentualnie. Wody. Wyjeknij sobie. Prawda, to tylko woda, ale sobie. Golnij se. O, o, o. Tarcza. To ten? Nie, syn sąsiadu. No i na co im przyszło, no? Było, robić coś takiego, po co, na co? No i co, chudza, czujesz pana? Ciągle nic. Miecz na nim leży, ale topór mogę podnieść. Standardowo, nie? Skuneczki jakieś? A, nie. O, dalej, a? To ten? Nie, niepodobny. Skąd wiesz, jak głowy nie ma, nie? No i co, kuza? Czujesz pana? Ciągle nic. O, 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 tu coś? Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Ale może to przez ogień. Tak, nieco tłuszczu wytopił, nie? O, zwęszu, mam. Kuza rozwęszył Bastiena. Chodź! O, zwęszył, zwęszył, dawaj. To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balisty, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien. On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. A niby gdyby nie ten czarny, Bastien by już nie żył, ale ma rację, za duże ryzyko. Ubijmy go, sprawdźmy, czy ma sakiewkę. Twój brat ma rację, Bastien. Nilfgaardczycy nie mają litości, dla nich liczy się tylko prawo, które jest bardzo surowe wobec tego, kto ukrywa dezerterów. Rosyn, będę przynosił ci jedzenie. I sprowadzę zielarkę, zobaczysz. Tydzień, dwa i... Idźcie już. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Co i tyle? Nie będzie ubijania? O, jest siara. Spoko. Kurde, nie da się pogadać czy coś, no tak przy wszystkim to nie będę go zabijał, bo jeszcze się pies na mnie rzuci, będę musiał zabić psa, a psa akurat mi szkoda. Aj! Dobra, gdzie to było te gniazdo niby? Gniazdo potworu, nie, kazało. Tylko, że zanim to trzeba nie medytację, tylko chemię? Alchemia.
bastardy i... Co nie? Saletra była potrzebna, kurde, a nie siarka. Siarka jest do innego potrzebna. To nic z tego, niestety. Nic na to nie poradzę. I znak zapytania. To nie zrobię tego zlecenia, wiedźmińskie zlecenia z licho przytudni. Miał sa. Ale to i tak zobaczę ten sobie od razu znak zapytania. Skoro blisko jestem, niedużo do poziomu brakuje, może wpadnie. O, potwory. Tylko. Gniazdo potworów, kolejne, kurde. Ubije niestety. Mógłby będzie ciężej. Udało się, nie zregenerował się, dobra. Jeden. I ci. Aj. Chodź tu nie uciekaj, halo, ej. Co jest? Wziął i mi zniknął, super. Pięść, i co jeszcze ma? A, jest drugi. I chyba był ostatni. Niestety gniazda właśnie nie załatwię, bo nie mam czym. No nie wiem, z drugiej strony czy tam skarby dało się tego wyciągnąć. Chyba nie, trzeba było je najpierw rozwalić, co? Jakoś tak kojarzę. To miejsce mocy. Nie mam. Tady nie mam. Ale za to miejsce mocy jak najbardziej. Moc znak Queen została zwiększona. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. No fajnie, że trzeba je zniszczyć, tylko panie, ja nie mam czym go niszczyć. To był pewnie ten znak zapytania, co? No dobra, chcąc, nie chcąc, trzeba by wracać. Zadanie zrobić. Rzeczy posprzedawać. To nic tu nie zrobię. Mam składników. Jeszcze długo mieć pewnie nie będę. No i ci. A czemu mi drugą stronę teraz pokazuje? Najpierw tą, a teraz tą. Rozmawiać z Dylanem o zleceniu. Czemu mi go nie pokazuje tego? Mam się znaleźć? To chodzi. On jakoś daleko jest. To niby to gra. Rozmawiam z Odolanem o zlece... A, dobra. Chyba wiem, o co chodzi. Tutaj muszę przełączyć. Właśnie, tak. I tak naprawdę, to ja nie chcę iść tak całkiem prosto, tylko chyba na rozstaje bym skręcił, chyba że ewentualnie tutaj zobaczę, czy nie ma tutaj szybkiej podróży. Tak, to trochę... O, jest. Tak samo mógł biegać. Jeśli chcę konkretne zadanie zrobić, to troszkę lipa, nie? Szybka podróż. Pięknie. Most płaczki, daj! Ciup! Tu pan cegłę, albo zarozumiały topór, czy tępy topór, czy jak to tam było. On nie zechce ze mną rozmawiać, o jest. Witajcie! Rzucę okiem. Wszystko, kurde, późno noc, mógłby dać jakąś zniżkę, nie?
Ale kasy dostaje. Ja pierniczę. Masakra, nie? 29. Pomniejszy glif igni. No, zdzierstwo po prostu. W biały dzień, no. Normalnie zdzierstwo. Tak nic. Rupiecie. Rupiecie można po prostu posprzedawać. Tak, rupiecie. Same rupiecie. Może zostać odsprzedany handlarzowi rozłożone składniki rzemieślnicze. W tamtych rupieciach też tak było? Zastanawiam się, na co to można by rozłożyć. Na przykład. Rupieć. Nie. Naprawdę. Bida z nędzą. Naprawdę. Bida z nędzą. Uważaj na siebie. Dobra. Zdążę jeszcze pogadać sobie. Spokojnie. Nie śpi. Tablicy, coś się pojawiło nowego. Kutnicy mile widziany. Udławią. No, nie śpi jeszcze, nie śpi. O. Odola. O, jeszcze tu, stary. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. No, dobij ją i pochowaj, no. Czy masz problem? Mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Nie mogę teraz pomóc? Mogę, tylko kwestia ile, nie? Opisz mi tego ducha. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Bardzo śmieszny. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. To znaczy południca może, co? Jakby nie? Go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Dużo nie tak. Próbujmy go coś wyciągnąć od niego. Zejdźcie jeszcze trochę sceny. To się dogadamy. Zejdź jeszcze trochę, to znaczy na ile, no bez jaj. Zejdź jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. Kurde, przecież to zaraz się okaże, że mi zaoferuje dokładnie tyle... Dogadaliśmy się. Jedną sztukę wtargowałem, ja pierniczę. Nie mogłem użyć tej czarów magii tego stylu, wiecie, tam rączką pomacha i chcesz mi oddać całe pieniądze? O, chcę ci oddać całe pieniądze, nie? Nie. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Wiedźmini z kasą to mają jak bogowie z kasą. Wszystko potrafią. Cuda, niewidy, jedzenie tworzyć, nie wiem, mannę z nieba zsyłać. Tylko jak chodzi o kasę, to nie, to już muszą odwiernych, nie?
A Wiedźmin to nawet od wiernych, znaczy się zleceniodawców, nawet wyciągnąć kasy potrafi. Kurde, już myślałem, że to córka, ale taka trochę zarośnięta, co? Ej, weź się odsyń, bo mi przeszkadzasz właśnie. No, teraz możemy pogadać. Gorączkuje, omdlewa. Źle z nią, mistrzu. Bardzo źle. Aha. I pomódlcie. Podobno pomaga. O, znajdź ducha, który straszy przy studni. No dobra. Gdzie ta studnia? Daleko to? A po szmerfie? Zadanie. Trochę niby jest. Chodź, potuś. Odpocznij. Tu co mamy? Klucza potrzebuje. Coś nowego. Oczywiście biedny Geralt nie potrafi użyć czaru, żeby otworzyć sobie drzwi, nie? Oj, Geralt. Jedź, płotka. Ty czasami biedny jesteś. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Odpocznij. Co to będzie? Oto i osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Południca jak nic. O, sztaba srebra. Gruba. Pistoletry nie mają. Tam niby się znajdzie, tu trochę, tam trochę. O! Książka. Pożółkły pamiętnik. Dziennik może się okazać pomocny. 27.3.1250. Stało się. Walker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Wyzimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieśmy od niego zeznali. Jak pobił Johanna, bo ten w czas czapki przed nim nie zdjął, jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić nie myślał, jak wpadł na wesele Pietera i praba w pierwszej nocy się domagał i stało się to, o cośmy błagali w modłach. Melitele sędzia uznał nasze żale i wszelkie należności lenne wobec dziedzica zawiesił. Możemy założyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. 12.4.1250, pierwszy dzień na swoim. Hatchet to skromna osada, ale dla mnie lepsza ona niż najwymyślniejsze pałace. Walker okadził dom dymem z leszczyny, żeby złe odegnać, zakopał pod bramą kunę, żeby złodziej przez próg nie przestąpił, a potem dał mi bransoletę. Najpiękniejszą, jaką w życiu widziałam. Matka powiedziała, że to głupota tyle na świecidełka wydawać, jak na lemiesze i motyki nie mamy. Że trzeba by ją kupcowi zwrócić. Po moim trupie. Nigdy jej nie zdejmę. Zawsze będzie mi przypominać o Walkerze. O tym, jacy tego dnia byliśmy szczęśliwi. 23. Ostatni wpis. Mówią, że dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce, nakłonić, żebyśmy do niego, do jego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak obumarł go syn, uspokoił się, nie nerwuje już o byle co. No, to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszać nie zamierzam. To chyba się źle skończyło, co? No to jakieś świeczki, żeby zapalać sobie, no, o, topione wszystkie, kurde, jak na złe. Nic więcej nie widać. Gdzieś jeszcze.
towarów. No tak, skoro straszy i zabija, to nikt nie władził, nie? Nawet logiczne. Lalka. Okej. Tam jak się dostać niby? Art to był ten, co buchał. Podziałało. Tylko nic mi to więcej nie dało. Dobra. I ty do studni zajrzę. Tam jeszcze może być. O. Trawa dookoła studni jest wypalona. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Tutaj wpis o południcy w bestiariuszu. Mhm. Południca. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. W lat Raymond chłopi i ich obyczaje. Wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety ubrane w białe szaty. To południce. Duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed lub tuż po swym ślubie. Oszalałe z bólu i nienawiści krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek, ale zabiją każdego, kto nie usunie się na czas z ich drogi. Przed odejściem w zaświaty powstrzymuje tylko często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu. Dlatego znalazł się w szczerym polu zaręczynowy pierścionek, czy porwany welon, lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. Wrażliwa na księżycowy pył petarda, tak nie mam, ole przeciw upiorom i jirden znaczek. Oleju też raczej nie mam. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. O, ta bransoleta, której tam w dzienniku było, nie? Bardzo to było. Okay. O. Rady jakieś nowe. Nie chcę tego czytać, zrobić, halo? Kapitan, czy jest? Mężczyzna został zakuty nożem, zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś kto jeszcze żył. Nią. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Ja detektyw znalazł, nie? Przy studni jest kolejny ślad. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem.
Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Licho przy studni. Szeroka miednica, mała żuch. Tam, że to jeszcze powiat, nie? Trzeba będzie spalić to ciało. No dobra, biorąc pod uwagę, że jeszcze zostało mi chyba troszeczkę tutaj z tym zadaniem do zrobienia i pewnie ta walka wcale łatwa nie będzie, trzeba będzie się przygotować. Myślę, że zobaczymy ją już w następnym odcinku, który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!